Dzień dobry, nazywam się Alicja Kropiwnicka i zapraszam na krótki zielarski spacer, by zobaczyć, jakie zioła możemy znaleźć przy plaży, przy takiej dzikiej plaży. Teren jest podmokły, więc na pewno znajdziemy rośliny, które lubią wilgotne stanowiska. To jest piękny kozłek lekarski. Wiązówka płotna w czasie kwitnienia, taka kuzynka wierzby, naturalna aspiryna, sporo mięty, liść podbiału. Zbieram tutaj właśnie kwiaty, ale jeszcze dzisiaj chyba sekundę się zatrzymam i te listki podbiału zbiorę. Idziemy dalej. I tutaj chciałam zainteresować Państwa takim oto pięknym okazem. A to jest sadziec konopiasty. Tak wygląda sadziec konopiasty w naturalnym środowisku. Nazwa pochodzi od kształtu liści. Liście są podobne do liści konopi. Natomiast ta roślina ma bardzo, bardzo ciekawe działanie. Jest bardzo pożyteczna, jest bardzo zdrowa. Nazywana jest ziołem świętej Kunegundy. Jak możemy zastosować sadziec konopiasty? W postaci możemy nalewki, w postaci syropu, w postaci odwarów czy naparów, tak jako herbata. Pozyskujemy zioła w czasie kwitnienia, więc jeszcze chwilkę trzeba zaczekać, jak w pełni się tutaj rozkwitnie. Wówczas ma takie malinowe kwiatostany. I na herbatę pozyskujemy malinowe kwiatostany plus liście, tak? Czyli łączymy liście i kwiaty. Możemy zastosować taki sadziec konopiasty w leczeniu śledziony, w leczeniu wątroby, pęcherzyka żółciowego, pomocny przy leczeniu wrzodów. Mogą stosować zarówno kobiety, ponieważ ma zastosowanie przy leczeniu chorób kobiecych, zapaleniu macicy, jajników, jajowodów. Mężczyźni również mogą stosować, ponieważ profilaktyka tutaj jest zalecana w leczeniu przerostu prostaty. Ja polecam również sadziec konopiasty przy zapaleniu stawów, przy reumatoidalnym zapaleniu, zesztywnieniu, w artretyzmie. Jest to bardzo, bardzo cenna roślina lecznicza. Ja jeszcze poczekam tydzień, by zebrać tutaj właśnie kwiatostany i zrobić syrop. Ponoć jest, słuchajcie, rewelacyjny. Czytałam w smaku, w działaniu, więc będzie syrop z sadźca konopiastego. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że obejrzałaś mój film. Jeżeli spodobał się ten filmik, to poproszę o łapkę w górę. A dzisiaj to już wszystko. Życzę miłego dnia. A jak ktoś spędza urlop na Mazurach, to życzę miłego pobytu na Mazurach. Pa, pa, trzymajcie się. Do usłyszenia.